weźmie są z Hiszpanii, powstała tam wspólnota. Powiedz troszkę króciutko o tym, jak co tam się dzieje. Wiesz co, działa. Raz. Na początku takie świadectwo, ci ludzie się zajmują ogrodem i pielęgnowali taką palmę, tam rosła w jakimś tam miejscu. I ta palma była uszkodzona przez robaki różne, jakaś taka była w ogóle bez liści. I ci ludzie pojechali i ta właścicielka mówi, nie, ta już palma jest do ścięcia w ogóle, ona już, robaki ją zjadły, nie ma możliwości takiej, żeby ją uratować. I ci ludzie zaczęli pielęgnować tą palmę i ta palma odrosła. Po prostu przyłożyli rękę swoją i to ożyło. Ona po prostu ma teraz takie piękne liście i ludzie są w szoku, jak to się w ogóle stało. Co jest wspaniałe. I teraz byłem miesiąc i też fajnie Bóg nas prowadzi. Ja dostałem takie słowo, kiedy pierwszy raz leciałem do Hiszpanii, że jest wszystko przygotowane. Przygotowane ma miejsce, przygotowani są ludzie i tak jest też tam. Wiele osób jest nam w ogóle przychylnych, że cokolwiek robimy, to po prostu ludzie przychodzą do nas, ludzie nam oferują jakąś pomoc, nie tylko tak fizyczną, ale i materialną, więc to wszystko się rozwija i to jest takie, widzę, ponadnaturalne w ogóle, że nic, żadnych wysiłków my nie wkładamy, żeby coś zrobić, ale Bóg nam daje po prostu siłę, Bóg daje nam łaskę i my po prostu robimy te rzeczy, idziemy przez wiarę, wiele rzeczy się przed nami otwiera. Byliśmy w szpitalu ostatnio też tam, więc już mamy jakby szlak przetarty i teraz będziemy się starać o to, aby tam w szpitalu po prostu mieć zezwolenie, żeby tam działać po prostu. Ostatnio modliliśmy się też o kolumnę taką nagłośniającą, bo jeszcze nie mamy. No i tak się modliliśmy i ja wchodzę na Allegro i widzę, jest taka duża kolumna, taka fajna, ma wiele fajnych funkcji, ale ona kosztowała około, nie wiem, 2000, wiem. Ojcze, nie, to jest trochę za dużo. I następny dzień znowu wchodzę na Allegro i ta sama kolumna w tym samym miejscu o 1000 zł mniej. Amen. Są rzeczy ważne. Słuchajcie, bo wiecie, my dochodzimy do miejsca, gdzie wchodzimy w miejsce budowania. Rozumiecie? Budowania czegoś, co chrześcijaństwo chętnie by pominęło. Ale kiedy my mówimy o rozwoju, to mówimy o realnym budowaniu. Ja dzisiaj w ogóle nie wierzę nikomu, kto teoretyzuje. Dla mnie każdy teoretyk, tak? To jest człowiek do uwolnienia od demonicznych sił kłamstwa. Ale kto to jest praktyk? Ktoś, kto przykłada rękę do pługa i idzie. Rozumiecie? Po prostu idzie pracować, współpracować z łaską. Co idę robić? Współpracować z łaską. Idę współpracować z łaską. To są tego typu ważne rzeczy, rozumiecie? Grzesiu, Marzenka, pozwólcie na chwilkę tutaj. Chciałbym, żebyście